Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, jesteśmy przy farmie Lobarta i teraz musimy porozmawiać tutaj z ludźmi i zobaczyć, o co tutaj w ogóle chodzi. Hej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za zbiegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? Podróżuję do miasta. Przy twoim wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz wiedzieć, co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lobarta i chcesz się dostać do kowala. Chociaż to raczej nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. To nie będzie żaden problem. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi z życiem. Wiem, gdzie znajduje się kryjówka bandytów. Chcesz ich zaatakować? Ja się na to nie piszę. To zbyt niebezpieczne. Poza tym muszę pilnować moich owiec. Jednak jeśli sądzisz, że byłbyś w stanie uwolnić nas od tej hołoty, cała farma byłaby ci bardzo wdzięczna. Dobra, spróbujemy coś nad tym popracować. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu, że nie mamy nic do oddania. Jeśli cię na to stać, możesz coś kupić od Lobarta. Możesz też zapytać go, czy znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Gdzie znajdę Lobarta? Jest gdzieś na farmie, to chyba oczywiste. W końcu to jego własność. Tylko nie próbuj z nim zadzierać. Niejednego już pobił i wyrzucił ze swojego podwórka. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Okej, wilczek przyszedł. Tylko mi nie sksuj. Dobra robota! Dobra, świetnie, udało się. Przetrwaliśmy. Dobra, to teraz chodźmy. Cześć, panie baran. Dużo owiec. Oj, dużo. Cześć, Lobart. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? Nie rozumiem. Co? Lepiej ze mną nie zadzieraj, chłopcze. Chcę, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No więc, po czyjej jesteś stronie? Farmerów? Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. W sumie nieważne, co powiemy, i tak jest do dupy. Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach.
Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. A co z tobą? Po której jesteś stronie? Chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja. Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić, albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Dobra, na razie zbierzmy rzepę. Nie pytajmy o więcej zadań, bo to może się źle skończyć. Wiecie, jak to jest. Im więcej zadań, tym gorzej. Także zacznijmy od standardowej, cudownej rzepy. Piękna sprawa. O, jak ja tęskniłam za goticzkiem. Wiecie, ogólnie jeżeli chodzi o tego Gothica 2, takiego podstawowego, to czuję ulgę, bo ogólnie nienawidzę bardzo wątku Jarkendaru, to znaczy po prostu jest dla mnie za trudno tam, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Ludzie sobie jeszcze utrudniają rozgrywkę, chociażby modem Livier, który wyszedł do dwójki, ale no to nie dla mnie. Ja lubię mieć święty spokój, dlatego Gothic 1 bardzo mi się podoba, bo to jest taka gierka, że wiecie, czujemy tą potęgę, jest fajnie, a taki Jarkendar dawał mi naprawdę w kość dosyć solidnie popalić. Czy to już cała rzepa? No to wychodzi. To co, idziemy oddać rzepę i zapytamy, czy ma jeszcze dla nas jakieś jedno zadanko. Byłoby w sumie spoko. Oczywiście będziemy brać ubranie jak coś. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co wybierasz? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze. Obniżę cenę o 10 monet. Dużo bardziej się to opłaca. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie. Ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Może oni znajdą dla ciebie jakieś zajęcie. Dobra, na razie o ubranie nie pytamy, bo nam się to nie przyda do niczego. Tutaj chyba możemy wejść i sobie wziąć co nieco. Dzień dobry. Tutaj są łóżka, w sumie robi się też wieczór. Więc może wypadałoby się kimnąć do rana. Ale jeszcze damy radę. Okej, przejdźmy się też tutaj zobaczyć, czy czegoś w ogóle nie ma przypadkiem fajnego dla nas, bo możliwe jest wszystko. Okej, tu są owce. Przez chwilę się przestraszyłam, czy to coś gorszego od owcy. Jest młyn, do którego niestety nie da się wejść, to jest trochę słabe, ale nie można mieć wszystkiego. Tu chyba będą polne bestie na tym. Na górce. No i tutaj już właśnie można zauważyć, tak, są polne bestie, także na razie tam nie idę. Można właśnie zauważyć to, że tutaj przy tym kamiennym kręgu, z tego co mi się wydaje, nie będzie żadnych przycisków możliwych do klikania, no bo nie będzie nam potrzebny żaden ornament. Plus nie ma tutaj tabliczki, która daje nam jakiś bonus. W ogóle nie ma tych tabliczek, dlatego że nie ma w grze progów punktowych. Zobaczmy, czy jakiś farmer jest wino. Jak idzie praca? Jak zwykle. Roboty coraz więcej, pieniędzy coraz mniej. Jak źle pójdzie, to jutro napadną nas orkowie i spalą naszą farmę. Królewscy paladyni zajęli niemal całe miasto. Ale jakoś wątpię, żeby chciało im się ruszyć tyłki i ochronić nas przed orkami.
Mogę ci jakoś pomóc? Szukam pracy. Znasz się na pracy w polu? A na czym tu się znać? W takim razie już ci chyba podziękuję. Jeśli chcesz się zatrudnić u Lobarda, jako zwykły robotnik, to ostrzegam. Ludziom takim jak ty płaci naprawdę marnie. Obiecał, że sprzeda mi tanio czyste ubranie, jeśli pomogę na farmie. Nie mam dla ciebie pracy, ale możesz przynieść mnie i chłopakom coś do picia. Przynieś no flaszkę wina, a powiem Lobartowi, żeś się świetnie spisał. Nie mam wina? Jakieś ciekawe nowiny? Przysiągłbym, żem 2 dni temu widział orka na skraju lasu. Od tego czasu podczas snu staram się mieć choć jedno oko otwarte. Ruszam w stronę miasta. I? Czy możesz mi powiedzieć coś ciekawego na temat miasta? Nie, ale Malet zagląda tam od czasu do czasu. Może on coś wie, to znaczy coś, co by cię zainteresowało. Jakieś ciekawe nowiny? Oprócz tego, co ci powiedziałem, nic. Dobra, no to nie, to idę. Ja nie mam wina. To skąd ja mam sobie wziąć wino? Byłam pewna, że zrobimy kłościka i będzie z głowy, a ja nie mam wina. To bardzo niedobrze. Dobra, jeszcze możemy iść do tej żonki. Chyba Malet powinien mieć coś teraz dla nas, po tym jak już pogadaliśmy z Lobartem. Chociaż on pewnie będzie chciał, żebyśmy zabili tych bandytów. Ale zobaczmy. Hej. Dobra, nic nie mogę. Dobra, do Lobarta jeszcze nie idziemy. Jeszcze żonka została. Gdzie ja znajdę wino? Byłam pewna, że mam wino. Nie mam wina. Mam chyba gin. Mam gin? Tak, gin mam, a nie mam wina. O, proszę bardzo. Pulpit, którego nie mogę czytać. Dobra, z Hildą zaraz pogadam. Tutaj jest skrzynia Lobarta i stąd możemy sobie to ubranie wziąć, ale on będzie niezadowolony z nas. Hilda. Hej. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić po więcej. Dziękuję. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? Dobra, 20 sztuk złota. Zobaczymy, czy ten handlarz ma patelnię. Powinien mieć. Tylko teraz też pytanie. Ja sobie nie wyczyściłam tutaj drogi w stronę tego handlarza i w okolicach, bo uznałam, że zrobimy to później. Także może się trzymajmy tego, że zrobimy tego później, że zrobimy to później. Robi się ciemno, więc trzeba będzie też się przekimać, ale to może za moment. On też powinien mieć wino, zapewne. O, proszę, grabie. To się może przydać na sprzedaż. I zwój uzdrowienia bodajże. Wow, ścięło mi grę, bo się chyba doczytywała jakaś muzyka. Jeszcze nie zrobiłam żadnego zapisu dzisiaj. Z wyjątkiem początkowego. Dobra, to Kantar, pogadajmy. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta, mam rację? Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany?
A jak ty dostaniesz się do miasta? Strażnicy mnie znają. Powiem im po prostu, że zgubiłem swój glejt. Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten glejt. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. Tak, teraz nigdy nie wiem, czy warto się zgodzić, czy nie. W sumie nie potrzebujemy tego papieru, bo będziemy mieli strój. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Wygląda na to, że źle cię oceniłem, co? No dobra. Chcesz jeszcze czegoś? Może zainteresuje cię coś z moich towarów. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. O, masz wino, fajnie. Masz patelnię za 20. I winko masz za 20. No, nie wiem, kiedy znajdę wino, także po prostu sobie kupię dla tych chłopaków. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Dobra, i pójdziemy to oddać, żeby mieć to już z głowy. Dobra, wino było dla wino. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Tylko, że oni już chyba poschodzili z pola. Bo jest noc. Także może byśmy się przespali do rana i oni powinni być wtedy na swoich miejscach. Chociaż widzę, że Leobard jest na swoim miejscu. Jestem tylko ciekawa, czy też właśnie pozbycie się tych bandytów wpłynie na fakt, że na przykład... Wiecie co? Że będę miała taniej to ubranko. Wino? Nie, to malet. Czyli wino powinien być już gdzieś na swoim miejscu, albo tutaj sobie siedzi ewentualnie. Nie wiem. Dobra, tu jest zwykły farmer. Nie, to są farmerzy, czyli wino powinien być gdzieś na swoim miejscu mniej więcej. No i jeszcze musimy iść do tej kobitki. Także to już za moment. Dobra, dajmy wino się dostać na swoje miejsce prawowite. Ona oczywiście... Masz szczelność się tutaj pokazywać? Gdzie są moje pieniądze, hultaju? Przepraszam, że zajęło mi to tyle czasu. Oto twoja patelnia. Daj ją tutaj wreszcie. Coś niebywałego. Okej, dobra, to się wczytam. Spotkamy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jestem już. Chodźmy do tej kobiety, bo przecież mi urwie głowę. Hej, ty! Oto twoja patelnia. Dobrze, wypróbujmy ją. Dobra, i to tyle. Dobra, fajnie. Dostałam mniejszą liczbę expa, więc warto było się wczytać. Czy ty dalej jesteś w polu? Wychodzi na to, że tak. To w sumie dobrze, bo nie muszę cię szukać. No, mam wino dla ciebie. Oto twoje wino. Wolę nie pytać, jak je zdobyłeś. A kogóż to obchodzi? Tak czy inaczej, dzięki. Postaram się, by Leobard usłyszał o tobie same dobre rzeczy. Jak zdobyłam? Kupiłam, idioto. Co myślałeś, że może jeszcze Leobardowi ukradłam winko? Zobaczmy, ile on będzie chciał za to ubranie teraz. Bo nie wiem, czy faktycznie jeszcze tych bandytów nie musimy załatwić. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze, jeśli mi za nie zapłacisz. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. 40 sztuk złota. Ajajaj. To wciąż za dużo. Proszę bardzo. Musimy się zająć jeszcze bandytami. Tylko, że to będzie trochę trudne. Chwila. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców. Dobra, no. Z tego co wiem, można za 30 sztuk. Niedobrze. Co by tu zrobić, żeby to wypaliło? Sprawdźmy sobie dziennik. Bandyci, tak.
A tutaj? Dobra, bandyci. Dobra, czyli musimy się nimi zająć. Chodźmy więc się przespać i jakimś cudem musimy się ich pozbyć. To będzie trudny orzech do zgryzienia, biorąc pod uwagę, że na razie nie mamy żadnego nauczyciela. Ale wiecie, skoro to jest zadanie na aktualny moment, to znaczy, że gra oczekuje ode mnie, żebym to zrobiła. Czyli jest to wykonalne. Przy okazji, możemy sobie jeszcze tutaj podekspić na tej ścieżce właśnie, bo tutaj zostawiłam parę wilków, parę jakichś krwiopic. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Od Kantera jeszcze możemy coś kupować, ale... a właśnie, co ty masz? Bo to jest też ważna rzecz. Halabarda. Dobry, krótki miecz. Miecz. Podzręczność. Pałka z kolcami. Ja mam aktualnie lagę. 10 na 10. Tylko, że ja nie mam za bardzo siły więcej. Muszę iść. Jak nie mam sobie... ich to nauczyć, także... Okej, świetnie. Cześć, gobliniarski. Tu zawsze były gobliny? Niczego tu nie znajdę. Nie mam pojęcia, ale wiem, że warto się tutaj rozejrzeć. Wilki atakują w dwójkę, więc będzie troszeczkę jazda. Szczególnie, że się nie zapisałam. Na szczęście to są młode wilki. Więc będzie jakoś w miarę. Dobra, nawet mnie nie dziabły. Wiecie, no bo też liczę, że jak tutaj sobie to powybijam, to będziemy mieli więcej życia, bo prawda jest taka, że na spokojnie... O, tam jest czarny goblin na dole. Że na spokojnie wybijając te potwory tutaj, wydaje mi się, że powinniśmy móc wbić sobie jeszcze jeden poziom i to nie powinno sprawić większych kłopotów. Nie wiem, jak z grupą krwiopijc sobie radzę, chociaż one powinny przylecieć do mnie pojedynczo, bo one raczej w grupie nie latają. No, tylko one potrafią przeszkadzać. Niczego tu nie znajdę. Dobra, nie no, jest całkiem w miarę. Okej, jak wejdzie kryt, to jest naprawdę całkiem fajnie. Okej, urządliła mnie i to dwa razy. Ale to raczej jakieś bardzo śmiertelne nie było, bym powiedziała. Niczego tu nie znajdę. Dobra, z was nic nie ma. I to jest jak na razie tyle, co tutaj możemy zrobić. I teraz przydałoby się wrócić, tylko ja naprawdę się zastanawiam, czy ja dam radę. Znaczy wiecie, jak przyjdą pojedynczo, to damy radę, tylko że oni lecą do mnie w dwójkę. To jest takie, wiecie, utrudnienie, bo jakbyśmy tutaj byli z kawalornem, to na luziku. Ale kawalorna nie ma. W ogóle ciekawe mnie, czy tam można wejść, bo gra sugeruje, jakby się dało. Ajajaj, tylko nie w ten sposób chyba. No ewidentnie jakaś półka skalna, ale... Trzeba by było to na Marwinie sprawdzić, czy tam coś jest ciekawego, bo może to być takie, wiecie, specjalne, typu, że gracz właśnie będzie próbował. I w ogóle dowiedziałam się, o co chodzi z tym amuletem pod zręczność, o którym wam mówiłam. On się tam pojawia dopiero w drugim rozdziale, jeżeli jesteśmy paladynem lub strażnikiem świątynnym, czyli ogólnie ta ścieżka miasta. A w czwartym rozdziale możemy też ten amulet kupić. Od jednego... Kupić? Nie, dostajemy go, ale to dopiero w czwartym rozdziale, także to nas raczej nie obchodzi. A gdyby tak zacząć do nich strzelać... Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie żałujesz tu przychodzić. Okej, dobra. Robimy odwrót. Potrzebuję jednego typka. Jeszcze cię dorwę.
Okej, Brago chyba wyszedł za mną. Na to by wyszło. A może z łuku? Dobra, to chyba ma sens. A, już nie mam strzału, dobra. Ale to miało jakiś większy sens w takim razie. Dobra, bo on mi zaraz walnie przez łeb. I mi się odechce żyć. Okej, odbaguj się, bo bez tego będzie krucho bardzo. Pięknie. Okej, miał kluczyk do kufra. Ja podejrzewam, że ja kiedyś miałam wino właśnie od nich, wiecie? Bo tak mi coś teraz się świta, że możliwe. Ciekawe, czy tamten bandyta ma zregenerowane HP, czy ma takie samo. Dobre pytanie. Ale teraz już na bank będzie mnie atakował, więc musimy się czuć na baczności. Ale on nie powinien sprawiać większych kłopotów, skoro Brago nie żyje, to on tym bardziej. Cześć. Znowu? Hej. Dobra, no szukam guza. Wygląda na to, że on jest trochę silniejszy, wiecie? Ała, to się wpieprzyłam. Ujujujuj. Oj, cofałam się i nie wyszło. Ale udało się. Wiadomość miał w sobie. Sprawdźmy ją. Zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony gór. Jeśli ktoś przekroczy przełęcz, będzie to prawdopodobnie pewien starzec. Nie dajcie się zwieść, to niebezpieczny mag. Miejcie na niego oko. Może się z nim skontaktować człowiek, którego szukamy. Wraz z tym listem otrzymujecie 30 sztuk złota. Kolejne 30 otrzyma osoba, która go zabije. Głowę przynieście do starej kopalni. D. Okej, czyli będzie tutaj normalnie ten wątek. Myślałam, że go nie będzie. Będzie, tylko nie dowiemy się, co się stało z tymi ludźmi, bo nie pójdziemy do Jarkendaru. To w sumie też ma jakiś sens. Dobra, czyli w sumie zaraz będziemy mieli kłeścika z głowy. I tutaj, co ciekawe, też nie było wina. Także... Oj, Bezi, nie otwiera już tego. Także bardzo mnie ciekawi, gdzie to wino było. Że ja je zawsze miałam jakimś cudem w ekwipunku, bez problemów. Dziwna rzecz. Ale nie będę wnikać. Już teraz chyba taniej ubrania się nie będzie miało możliwości dostać. To było max, co dostaliśmy zniżkę. Teraz uda nam się jeszcze dzisiaj wejść do miasta, podejrzewam. Całkiem fajnie nawet stoimy z czasem. Jak widzicie, ja robię te odcinki trochę dłuższe w stosunku do tego, jakie były wcześniej, czyli w Gotiku z Nocą Kruka, bo tam robiłam odcinki po jakieś 30 minut, po 29, 35. Teraz robię po 45, bo mi jest tak w sumie wygodniej. Pogram sobie trochę dłużej i w sumie spoko. Także fajnie. Tam jakby się dało wejść, ale się chyba nie da. Ha, nie wiem. Dobra, czyli co, najpierw do ciebie pójdę, że już po bandytach, a potem chyba do Lobarda. Cześć, Malet. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. Czemu? Nie żyją? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Aha, opowiem o już tym wiem. Pozostałym. Już wiem, skąd miałam wino. Bo zawsze to robiłam najpierw. Wystarczyło troszeczkę przysiąść, ale wiecie, tak się trochę przestraszyłam, no ale już teraz widzę, że tak trzeba było. Cześć, Lobard, już mi taniej nie dasz ubrania. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu, pomogłeś mojej żonie. Wino mówi, że jesteś dla niego nieocenioną pomocą. A to już o czymś świadczy. Nieczęsto zdarza mu się chwalić pracowników. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów.
Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. 30 sztuk złota. Cena nie zmaleje. No właśnie, to jest dla nas info, także bierzemy. Daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Dobra, oczywiście będziemy uczciwi. Lobard już dla nas żadnej roboty nie będzie miał do końca gry. Tak mi się przynajmniej kojarzy, także ta opcja dialogowa jest taka złudna bardzo. No a my bierzemy samo ubranko, chociaż nie powiem te inne rzeczy, to jest taki syf, że nie ma nie wiadomo czego. Ty mi jeszcze daj gulasz, jakbyś mogła, Ej, bo byłoby ty. Super. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Proszę, to dla ciebie. Dziękuję bardzo, to się przyda na pewno. No i mamy teraz strój, który... O, który jest tutaj niżej, się przestraszyłam, że go nie mam. Mamy też jeszcze mieszki skórzane. No i teraz możemy wchodzić do miasta. Całkiem nieźle. Przy okazji sobie jeszcze wyplenimy to, co tutaj żyje, bo zostało jeszcze parę przeciwników. Tylko zejdziemy sobie normalną ścieżką, żeby nie było. Siup. No i co, Kantar sobie tutaj będzie siedział. Jak ja stoję z poziomem? No za niedługo wbijemy. Myślę, że jak podejdziemy pod miasto, to powinniśmy zdobyć nowy poziom. Tu są jeszcze krwiopijce. Może niepotrzebnie się rzuciłam na dwie naraz. Ale wiecie, też bez przesady, to są młode krwiopijce. No to najpierw ty. No, giń. Dobra, wyleczymy się, dostaliśmy zupę. Także, o, jak pięknie gulasz wszedł, niemożliwe. Muszę pamiętać, żeby do tej kobiety chodzić, no bo w sumie to się opłaca, jak nie wiem. A no tak, że tam polne bestie zostały na górze przecież. I tutaj też jest polna bestia. Jest jeszcze gdzie chodzić, szczerze mówiąc. Wilki, tak jak mówiłam, i tak atakują nas w grupie, także to... Nie za wiele możemy zrobić, żeby było inaczej. Ała! Wiecie co, muszę troszeczkę ostrożniej się zachowywać. Nie zagryzą. Dobra, wczytam się, bo troszeczkę niefortunnie to wyszło. Chciałam przykozaczyć. A może byśmy jeszcze poszli na te polne bestie tam przy tym kręgu? Wiecie, mielibyśmy już wtedy cały ten teren ogarnięty i już nie musielibyśmy tutaj w ogóle przychodzić. A jeszcze tą jaskinkę mamy z polnymi bestiami. Tylko tam właśnie jest mało terenu do manewrowania, tutaj jest trochę więcej. Wybaczcie, że ja tak chodzę randomowo, gdzie mnie po prostu poniesie. Ale wiecie, chciałabym ogarnąć wszystko, co jest do ogarnięcia. No a jak pójdę tutaj, no to tak właśnie też będzie. Tam jest polna bestia. Sprawdźmy, jak ja sobie z nią radzę. O, mogę pałkę założyć. To fajnie. W sumie. Powiedz, że jesteś młoda. Ała, jakim cudem mnie uderzyła. Okej, pięknie. Tak jak mówiłam, to raczej nie są problematyczne potwory na aktualny etap, szczególnie, że są młode, malutkie. Tylko trzeba się pilnować dosyć solidnie. Dwa ciosy i się odsunąć do tyłu. Pięknie. Nic tu nie ma. No i teraz, jak możecie zauważyć, tutaj nie ma tych przycisków przy kręgu. Właśnie, tu był jeszcze mieszek. Nie możemy nic zrobić. Bo nic tutaj po prostu nie ma. Kolejny korzeń leczniczy. Bardzo dużo tych korzeni znajduje. Nie żeby to było coś złego. I nie wiem, czy tutaj nie ma gdzieś przypadkiem pierwszego szczawiu królewskiego, bo one rosną przy kręgach.
Ale nie widzę, więc chyba nie. Chyba nie. Tutaj z tego, co wiem, jest taki bejcior, że tutaj kompletnie nic nie ma i to jest trochę śmieszne dla mnie. A przynajmniej tutaj nie ma nic, bo z tego, co kojarzę właśnie w Nocy Kruka, tutaj leży gdzieś tabliczka w tym miejscu, która nam daje statystyki. Ale tak jak też wspomniałam, ona się nie przydaje, biorąc pod uwagę fakt, że w Gothicu 2 klasycznym nie było progów, więc tutaj też ich prawdopodobnie nie ma i nie będzie. To tak jak w Gothicu 1 podstawowym, tam też nie było progów punktowych. Więc no. Czyli co, tu mamy ogarnięty teren. Tam jeszcze ta jaskinka została właśnie przy Xardasie, ale tam myślę, że się przejdziemy kiedy indziej. Nie wiem, czy to nie jest dorosła polna bestia, wiecie? Nie, młoda, dobra. Ja się trochę postaram, że dorosła, bo mi się coś kojarzyło, że w jednym miejscu można znaleźć dorosłą polną bestię, a dorosła polna bestia by nam ukróciła żywot. Nie wiem nawet, skąd mam tą pałkę. Ale to chyba mało istotne. Pięknie, kolejny poziom. O to mi chodziło. Po to wybijałam to cholerstwo całe, żeby właśnie to mieć. I tutaj właśnie chyba te wilki gdzieś też są w okolicy. A, no i oczywiście szczury. Oj, to są już dorosłe szczury. Szczurasy, dobra. Może sobie dam radę. Nie dam sobie rady. Ajajaj, brakowało jednego ciosu. Dobra, dajcie mi moment. Dobra, moi drodzy, jeszcze sobie utukłam te wilki przy okazji najpierw. No i teraz tak sobie myślę, że... Tam są chyba już normalne krwioplice, tak? Nie wiem, czy jest sens iść na te szczury, bo chwilowo fajnie by było, wiecie, załatwić wszystko to, co młode i potem sobie dopiero wydać punkty nauki. Także te szczury sobie zostawimy w spokoju. Zrobimy tą polną bestię i to by było na tyle, jeżeli chodzi o bicie aktualnie mobów. Ewentualnie ja się jeszcze za chwilę wrócę do tej kotlinki tam, żeby tam zabić te polne bestyje. Bo jak widzicie, no na luzie to wychodzi. Sprawdźmy, jak stoimy z czasem. No akurat tak, że powinniśmy kończyć odcinek, więc wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja się wyleczę do fulla. I pójdę sobie właśnie tam po te rzeczy. Spotkamy się już tam na miejscu, a później wrócimy z powrotem pod miasto. Także dajcie mi moment i zaraz się widzimy. Okej, moi drodzy, jestem tutaj, gdzie była ta polna bestia i teraz byśmy się nią zajęli. Ona chyba jedna tutaj tylko siedzi, co ciekawe. Mi się wydawało, że siedzą tutaj minimum dwie. No i pięknie. Już nam nie będzie zalegała. I przy okazji sprawdzimy, czy czegoś tutaj nie ma. Chociaż wydaje mi się, że oprócz grzybów nie znajdziemy jakoś bardzo niczego ciekawego. Okej, jest jakiś zwój, miksturka. I to nawet dwie. Dobra, czyli jednak opłacało się tutaj przyjść. No to co? Robię zapis i widzimy się z powrotem pod miastem. Okej, moi drodzy, jesteśmy już bezpośrednio pod miastem Korinis i teraz porozmawiamy sobie ze strażnikami. Stać! Jesteś jednym z pomocników z farmy Lobarta? Nigdy cię tu nie widziałem. Od niedawna pracuję dla Lobarta. Co sprowadza cię do miasta? Chciałbym zobaczyć się z Kowalem. Muszę naprawić ekwipunek. W porządku. Możesz przejść. Gdybyś spotkał Lobarta, każ mu porządnie karmić owce. Niedługo wracamy. Okej, dobrze, moi drodzy. Tutaj zakończymy, bo jak tylko podejdę tam bliżej, to ten głupi paladyn mnie zagada, czytajcie Lothar.
Więc wydaje mi się, że na tym zakończymy. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam Was bardzo serdecznie do łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować już dla Was ten film, a w kolejnym poznamy portowe miasto Korynis na nowo. Trzymajcie się i cześć!